Kochani, witajcie w kolejnym podcaście. Podcaście, w którym chodzi o to, żeby dać wam nadzieję i inspirację i rozświetlić trochę wasze ciemności i poprowadzić do lepszego życia. Dzisiaj moim gościem jest mój nowy kumpel. Gość, z którym się zakumplowałem niedawno, Rafał Mroczek. Witaj, cześć, Rafał. Witaj, ja tak grubo zacząłem. Ja tak chciałem, wiesz, tak ładnie zacząć. Nie, ale tak, ja tak właśnie się chwalę tutaj, wiesz, w Poznaniu, że mam nowego kumpla, ale pod tym się kryje to, że bardzo dobrze mi się z tobą gada, że mimo, że się znamy dopiero tak face to face od tygodnia? Tak, to prawda. Wcześniej przez Instagrama tylko? Wcześniej przez Instagrama. To naprawdę czuję, że mamy dobrego vibe'a. A, no dziękuję, ja też. No i pomyślałem właśnie, że z tobą chciałbym nagrać rozmowę. A, no. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja dziękuję, że się zgodziłeś, bo podejrzewam, że życie aktora w wielkim mieście no, jest pełne zaangażowań. Nie masz czasu pewnie za wiele, co? Nie, to nie jest tak. Ja mam takie fale. Akurat mnie złapałeś na takiej fali wznoszącej, bo wczoraj miałem mecz z reprezentacją artystów Polski w Płońsku. Jeszcze ta pogoda nas zaskoczyła, więc ten mecz się przedłużył. Wróciłem późno w nocy. I napisałeś wczoraj, nie wiesz jak pogoda, czy dotrzesz. No. Więc tak mówię, dobra, ciekawe, ciekawe, czy dotrzesz, czy nie. Ja już wczoraj byłem, wiesz, w Pożarowie. Tak bardziej się bałem, że Warszawę tak zasypie, że nie da rady tu dojechać, a jest nie. Cudownie. No jest cudownie, pogoda dzisiaj jest piękna. Uwielbiam zimę, kiedy jest mróz i świeci słońce. Wtedy tak się inaczej żyje. No i dzisiaj właśnie to słońce, które mamy obok siebie, wy go nie widzicie, ale uwierzcie, że jest. Chcemy wam dać i bardzo mnie zaskoczyło, jak cię zobaczyłem na Instagramie, że wrzucasz często Boże treści. Nie wiem, czy to, albo na pewno chyba, to nie jest jakaś taka norma, że ludzie znani, wielcy ludzie wielkiego ekranu dzielą się wiarą, a ty to robisz. Z tą wielkością bym nie przesadzał. Ale chciałem się podlizać trochę po prostu. Dobra, okej. Ale nie. Myślę, że tutaj nie ma rozgraniczenia na ludzi znanych i ludzi nieznanych. My po prostu tych ludzi znanych kojarzymy i czasami obserwujemy. Jesteśmy zainteresowani ich życiem, no bo tego jesteśmy nauczeni trochę przez kolorową prasę, przez to, co jakby jak nie było social mediów, to się jeszcze wcześniej obserwowało. Ale myślę, że dzisiaj jest trochę osób też, aktorów, czy muzyków, czy osób znanych, czy sportowców, którzy dzielą się swoją wiarą. I myślę, że to procentowo tak mniej więcej to wygląda jak całe społeczeństwo. Czy jesteś, czy pracujesz w korporacji, czy wykonujesz jakiś inny zawód, to jest mniej więcej też ten procent, gdzie ludzie otwarcie mówią o swojej wierze, o swoich wartościach. Są ludzie, którzy zachowują to dla siebie, są ludzie, którzy się tym nie dzielą albo mają inne wartości, inną wiarę, albo są niewierzący. A skąd u ciebie taki pomysł, pragnienie w sumie, żeby dzielić się wiarą? W zasadzie codziennie się nią dzielisz, bo codziennie na relacji można przeczytać coś mądrego. No to skąd to się wzięło u ciebie? Ja to czerpię, bo to nie są moje często rzeczy, chociaż staram się też ostatnio mieć złote myśli. One nie są tak błyskotliwe, one nie są tak błyskotliwe jak twoje. Och. Często zaczerpuję te treści od innych, ale dlaczego się dzielę nimi? No to był proces. To był długi proces. Ja wychowałem się w domu katolickim. I z takimi wartościami rzeczywiście, żeby chodzić do kościoła w niedzielę. No ale później, tak jak każdy młody człowiek, nawet byłem ministrantem, tą ministraturę jakby mieliśmy obiecaną za zdrowie naszego taty, ale no później jak poszedłem na studia, no to tak jak się mówi, się świat mnie wciągnął. Świat się wciągnął. Świat mnie wciągnął. Poszedłeś w tango. Pokusy mnie wciągnęły, poszedłem w tango. I nie mówię, to było czasami grube tango. Może nie wszyscy wiedzą i to jest to, czym się nie dzieliłem. Otwarcie. Tę sferę zachowywałem zawsze dla siebie w tych wywiadach. Byłem zawsze grzeczniutki, ale ktoś, kto mnie zna,
prywatnie. I raz ze mną tańcował, to wie, że to były grube tańce. No ale to... jesteś przecież człowiekiem, no każdy człowiek czasem grube dęsy ja robi wiem, w życiu. No i później następnego dnia budzisz się, mówisz ostatni, to był ostatni raz. To był ostatni raz, a za tydzień powtórka, weekendzik i jedziemy. Czy wcale nie różnisz od studentów, którym posługuję czasem? No prawda? Nie. Nie ja różniłeś myślę, wtedy. O. Nie różniłem się, na pewno. No, a nawet ciężko mi było dotrzymać kroku w niektórych momentach. No, ale to jest ludzkie. To był taki proces. No, to jest ludzkie. No, może musiałem przejść taką drogę, ale zawsze gdzieś budziłem się z tym takim kacem moralnym też. Zawsze coś mi przeszkadzało. Takiego, to mi nie dawało szczęścia. To było na chwilę. Chociaż wczoraj wracałem samochodem z kolegami i tak się we mnie odezwał taki sentyment. Ale bym przybalował. No, ale pewnych rzeczy powiedziałem dosyć. Pewnych rzeczy odrzuciłem, pewne rzeczy już z niektórymi nie chcę rzeczami mieć nic wspólnego, ponieważ podjąłem decyzję. I jak podejmuję decyzję, to staram się trzymać tej decyzji i ćwiczyć silną wolę. Mhm. A silna wola jest też potrzebna do tego, żeby budować w swoim życiu przestrzeń na dary, które przychodzą. Mhm. No i ja wiem, że jestem takim człowiekiem, że przez silną wolę i przez wyzwania no muszę nad sobą pracować. Ale to widać po tobie, że jesteś człowiekiem silnej woli? No nie zawsze. Ale to wiem, nie? To nie... Tak, no są słabości, nie, no okej, okay, nie, muszę no. Tak, nie, bo ja... Trochę sobie zabieram czasami, tak jak każdy może człowiek, ale ja od zawsze sobie trochę zabierałem. Ale wczoraj zasypiając po tym meczu, gdzie dostałem nawet takie wyróżnienie od sędziów zawodnika meczu, chociaż nie byłem tam najlepszy, ale chyba widzieli moje zaangażowanie, to właśnie taki jestem, że zawsze tym swoim charakterem nadrobię te swoje braki. Takim, że ja idę do końca, nie poddaję się i ten pazur we mnie takiej waleczności jest. I on się też przekłada w innych sferach mojego życia. No takiej walki też duchowej, walki o to, gdzie chcę być, z kim chcę iść i jak chcę, żeby moje życie wyglądało i co daje mi szczęście. A co było takim momentem, jeśli był taki moment przełomowy w doświadczeniu wiary? Bo czasem mamy, nie? Takie momenty, że przechodzimy od takiej pierdołowatości do takiej jakiejś głębi, że czujemy, że kurde, Jezus to jest ktoś, z kim naprawdę chcę mieć relację. A wiesz, że u mnie tak nie było? A jak było? No u mnie to była długa droga. Mhm. Pamiętam słowa, jeszcze wracając do tego właśnie, jacy my jesteśmy czasami. Czasami zakładamy maski. Ja pamiętam jeszcze jako nastolatek, taka koleżanka właśnie z zespołu tanecznego Skarodens, z którym tańczyłem przez lata, powiedziała: Rafał, ale przecież ty taki nie jesteś. I ona mnie tym urzekła. Bo ona zobaczyła taką wrażliwość, którą ja skrywałem dla siebie, a której nie pokazywałem, a ona ją dojrzała i wtedy też zacząłem rozumieć, że no, czasami my jako ludzie mamy pewne maski, skrywamy coś, a w głębi potrafimy być zupełnie inni. A jeśli chodzi o moją drogę, to taki pierwsze moje doświadczenie to było kilka lat temu. Mhm. Kiedy mój znajomy właśnie z reprezentacji artystów polskich w piłce nożnej, kaskader, opowiedział mi o wspólnocie Mamre i o mszach. O uzdrowienie. O uzdrowienie, tak? Uwolnienie. Mhm. Ale na tych mszach jeszcze były egzorcyzmy. Czyli niezły pakiet. No niezły pakiet. Mhm. I jechaliśmy tam, on mnie namówił na to, w sumie zainteresowani pojechałem. Jechaliśmy tam i on mi opowiedział jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Trochę pomyślałem, jakiś wariat. No. Tak, ale jak dojechaliśmy do tej Częstochowy, zaczęła się msza, zobaczyłem, co się dzieje ze mną, ale też z ludźmi, którzy przyjechali tam z problemami, to zobaczyłem, że zło istnieje. A jak zobaczyłem, że zło istnieje, to pomyślałem sobie, dobra, to dobro też musi być. To ja się nie chcę być bliżej zła, tylko chcę być bliżej dobra. Ale to było na jakiś czas. I ostatnio z moim przewodnikiem duchowym, którego właśnie wybrałem, rozmawiałem o tym, dlaczego wtedy ja nie doświadczyłem czegoś takiego mocnego, co by mnie na długo zatrzymało przy Jezusie. I dostałem od niego takie piękne słowa, ponieważ twoje nawrócenie wtedy
wynikało z lęku. A jeśli coś wynika z lęku, to jak ten lęk przychodzi, no to sobie już możesz odpowiedzieć. I rzeczywiście tak było. Ja później znowu trochę wróciłem na taką, na taką drogę grzeszności, drogę nieczystości. Mhm. No, urodziła się moja córeczka, którą kochamy jako rodzice. Jest naszym skarbem i jakby i córka nauczyła mnie, czym jest bezgraniczna miłość. Też taka ludzka, po ludzku. No i to doświadczenie też pozwoliło mi najpierw zajrzeć siebie, a później zacząć rozmawiać z Jezusem o tym, kim jestem, dlaczego tu jestem, jakie są moje prawdziwe pragnienia i co zrobić, żeby te pragnienia wypełnić. No i tak moja się zaczęła budować wiara. Znalazłem tutaj wspólnotę, nie wiem jak, zupełnie przypadkowo. W pandemii ta wspólnota Królowa Pokoju miała jechać do Medjugorje w 2 autokary, ale właśnie, że była pandemia, to pojechaliśmy w 2 samochody. O. I ja tam, nie znając nikogo, byłem w tym jednym z tych samochodów. No i tam przeżyłem jedno natchnienie. I coś, co jakby też było powiązane z moim pragnieniem, czyli stworzenia rodziny. Że czym jest sakrament małżeństwa? I czym jest sakrament kapłaństwa? To wiedziałem, że do jednych z tych dwóch sakramentów zostanę powołany. Jeśli chodzi o ten drugi sakrament kapłaństwa, to raczej siebie nie wyobrażam powołania w tym sakramencie. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, ile zostałoby mi musiane wybaczone być. Ale nie, bliżej mi do sakramentu małżeństwa, więc tam dostałem takie natchnienie. Czym, jaką wielką mocą są te sakramenty? Sakrament kapłaństwa i sakrament małżeństwa. No i już zupełnie inaczej do małżeństwa w swojej świadomości zacząłem podchodzić. Mhm. Że to musi być decyzja jedna na całe życie. Dojrzała i tej decyzji, jeśli już ją podejmę, będę się trzymał mimo wielu przeszkód, które na pewno w małżeństwie się pojawią. Mhm. Ale to jest u mnie już właśnie ta wola. Decyzja i wola. Tak pomyślałem, że może właśnie dlatego, że gdzieś tam były trudy różne, to dzisiaj jakby właśnie widzisz wartość decyzji, nie? Że te, i te dęsy, te melanżowanie, czy jakieś po prostu życie, trudy, doprowadziły do tego, że dzisiaj wiesz, co jest ważne. Nie wiem, bo każdy człowiek ma inną drogę. Tak. I poznałem w kościele wiele ludzi, którzy mają natchnienie po prostu z dnia na dzień. I życie się po prostu przez jedno spotkanie zmieniło. Mhm. No ale ja widocznie jestem tym człowiekiem, którego trzeba kuć. Kuć długo i solidnie. Tak jak kropla drąży skałę, tak u mnie tak patrzę na siebie, że to trwało lata. I nadal trwa. Bo ja nie mówię, bo to jest cały czas proces. Cały czas proces. No właśnie, który... proces. Tak. To co mówisz, wiara jest procesem. Wiara jest procesem. Nie? Ja zazdroszczę tym, którzy dostają takie natchnienie. Ale później patrzę też na siebie. Nie, no to u mnie właśnie to natchnienie było przy tych egzorcyzmach. I później ten czas mija i te natchnienia mijają i te spotkania, takie fajerwerki mijają, no to wtedy człowiek wraca do pewnych czegoś. No to u mnie był ten długi proces. To jest kropla za kroplą. No wraca, bo nie ma takiego oparcia, nie? Bo na emocjach to chwilę można pojechać. Albo nawet na wielkim jakimś doświadczeniu, czasem i mistycznym, ale właśnie ta codzienna wierność, nie? Tak. I szukanie Jezusa w tym, co się przeżywa. A dzisiaj... Dlatego też niesamowitym odkryciem było dla mnie medytacje. Słowa Bożego w sensie? Czy... No tak, bo jak pojechałem na rekolekcje ignacjańskie, to tam one się odbyły, na fundament, to one są w duchu medytacji prowadzone i to było niesamowite, jakie tam człowiek dostaje obrazy. Jakby wracając do twojego pytania jeszcze tego na samym początku, no ciężko rozmawiać z kimś o Jezusie, kto go nigdy nie poznał. Ta. To jest ciężkie, to jest trudne, bo to jest duchowe. To jest takie, że my naszym ludzkim rozumem pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Mhm. Jeśli nie wejdziemy w tą duszą, jeśli nie wejdziemy to wolą, wiarą i miłością i nie doświadczymy tego, to możemy tylko świadczyć o naszych przeżyciach, a nie każdy musi je przejąć. Nie każdy ma tę otwartość, żeby je przyjąć. Nie każdy ma taką wrażliwość jak my. Nie musi mieć, dokładnie. Każdy ma swoją drogę.
domyślam się, że dzisiaj, tak w porównaniu do tego, co mówiłeś w czasie odnośnie tych egzorcyzmów, że już jest mniej tego lęku, że nie jesteś z Jezusem dlatego, że się lękałeś jak wtedy zła, tylko dlatego, że takie mam wrażenie, tak cię odbieram, że Jezus jest dla ciebie ważny, że daje ci po prostu takiego powera, masz w ogóle, tak ci powiem, to już nie jest schodzenie, nie? To, że masz Jezusa na twarzy, na gębie, nie? To widać, nie? Że coś jest w tobie, jest Jezus, nie? A, dziękuję, bo ja czasami, wiesz, mnie dostrzegam. Znaczy, zazwyczaj tak jest, my sami nie widzimy. My sami nie widzimy, czasami jeszcze mówimy, jeszcze jestem niegodny, jeszcze tyle pracy we mnie, nie? Ja wiem, że to jest złudne, ja wiem, że to jest czasami, to przychodzą słowa od złego, bo Jezus z miłością i On nas kocha nawet w tych naszych słabościach. Ja wiem, ja się tego uczę, ja się tego uczę, ale... Jeszcze wrócę do tego lęku. My często próbujemy podejmować decyzje w lęku. One są złe. Nawet jeśli chodzi o relacje takie z bliskimi, o relacje takich naszych pragnień związkowych, kobiety. Mhm. No nie. I te decyzje, które podejmujemy z lękiem, mając nadzieję, że decyzja to coś zmieni, tak, bo ja miałem takie doświadczenie, ale też jestem za nie bardzo wdzięczny. Są złe, ale czasami te lęki też, które przychodzą, musimy z nich wydobyć jak najwięcej dobrego. Dla nas nawet i dla otaczających nas ludzi i relacji. Mhm. Bo powiem ci taką jedną rzecz. Śmiało. No właśnie takie doświadczenie w związku, gdzie się zakochałem. Gdzie miałem pragnienie, żeby już stworzyć rodzinę, ale cały czas coś mnie z tyłu głowy trzymało, jakiś lęk. Nie wiem, co to było, już teraz nie będę wiesz, też zrzucał na drugą stronę, ale miałem cały czas lęk. Ten związek się rozpadł. Ale przez to doświadczenie w tym związku ja potrafiłem spojrzeć na siebie, czego ja nie dawałem w poprzednich związkach, wybaczyć coś, co się nie udało, sobie i tej drugiej osobie pogodzić się z tym i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Więc no właśnie z każdej naszej nawet takiej trudnej sytuacji trzeba wyciągać to, co jest najlepsze i taką łaskę. Bo ja wiem, że nawet ten trud, który przychodzi, to on jest łaską. Ja jestem tego świadomy dzisiaj. Mhm. I nie mam o to żalu. Tydzień temu, jak się zobaczyliśmy w Agere Kontra, powiedziałeś, a potem już po wszystkim, jak to tak gadaliśmy, sobie powiedziałeś zdanie, które za mną ciągle łazi. Ja nawet stworzę grafikę z tym zdaniem, bo muszę. No, proszę bardzo, oczywiście. Naprawdę, ale dlatego, że mi bardzo trafiło do mojego serducha i jest też ważne dla mnie w kontekście mojej historii, przeżyć, ale też i duszpasterskich doświadczeń. Mhm. No powiedziałeś mniej więcej coś takiego, że ważne, żeby po zranieniach wrócić do swojej wrażliwości. Tak. No, słuchaj, mnie to zmiotło z planszy, dlatego że bardzo trafiłeś tu słowem w jakieś moje przeżycia, ale mi przypomniało, że tak naprawdę ciągle trzeba walczyć o to, żeby nie dać się zamknąć w lęku, w cierpieniu, w porażkach. To prawda, no naprawdę, żeby te zranienia, które do nas przychodzą z zewnątrz, albo nawet czasami, które sobie sami serwujemy, żeby one w nas nie zabiły takiej naszej pierwotnej wrażliwości. Ja to mam. Tak? Ja to mam, ponieważ też spotkałem się z tym, że aż ty jesteś wytrwały. Rafał, nawet w tym dążeniu, w tym takim budowaniu tych relacji, jak masz gdzieś jedną nieudaną, to idziesz i walczysz o drugą. Mhm. Walczysz dalej o to i szukasz tego. No i ja tak mam i cieszę się, że tak mam, że wracam do tej swojej wrażliwości, albo nawet jeszcze lepiej, ona jest coraz głębsza. Czasami ludzie właśnie się zamykają. No i to jest to ryzyko, żeby jednak nie zamykać się, żeby ta wrażliwość nasza została, żeby ją pielęgnować mimo tych zranień, które przychodzą. Myślę, że mówienie też o tej wrażliwości czy o zranieniach pomaga sobie poradzić. Parę dni temu, nie, wielki news w Polsce, biskup się przyznał do depresji, nie? Ludzie zdziwieni. Były i głupie komentarze typu, jak może biskup chorować, sobie myśla, nie? Ale piękny gest. I też to mówię jako człowiek sam chorujący na depresję, że mówienie o tym, co jest trudne, pomaga sobie z tym radzić, nie? Ty tak
Jak to na przykład wygląda w twojej pracy? Też dzielisz się swoją wrażliwością? Jest to dla ciebie łatwe? Czy... Moja praca w ogóle jest powiązana z wrażliwością człowieka. No bo to przez naszą wrażliwość my możemy jakby przenieść w bohatera, którego kreujemy, no pewną prawdę, pewne emocje. A co jest zaskakujące jeszcze, to ci powiem taką, taki news, może nie news, może coś takiego, co jest powiązane i to jest takie niespodziewane, bo ja często w ogóle wątki mojego bohatera z serialu, którego kreuję od 22 lat. Mówisz o M jak miłość. Mówię o M jak miłość. Mhm. Tak, bo on jest najbliższy mnie, bo ja po prostu kreuję od 22 lat. Przeplatają się z jakimiś takimi historiami mojego życia. O. I teraz ja biorę scenariusz serialu i czytam kartki tych odcinków, które do mnie przyszły i myślę sobie, nie, to jest niemożliwe. Mój bohater przeżywa to, co ja przeżywałem przez chwilę, czyli jakieś trudności, jakieś takie... taką niepewność, czy to w związku, czy w życiu. Ja mówię, Boże, nawet ci dziękuję teraz za te trudności, bo ja teraz w ogóle idę na ten plan i ja tam wywalam swoje memechy, no nie? Ja tam wiem wszystko, ja wiem, bo ja to dopiero przeżywałem. Ja każdą tą emocję, którą tutaj mam rozpisaną, to ja mam z tyłu głowy, bo ja w tym teraz jestem. Nawet jak grać nie musisz, tylko po prostu wyrzucasz swoje... Nie, grać musisz, ale no, każdy aktor musi się na czymś oprzeć. No. Czyli musisz się opierać na własnych doświadczeniach, emocjach, na wyobraźni. Jeśli tego nie przeżyłeś, to twoja wyobraźnia to pozwala, ale też twoja wrażliwość. Mhm. Więc nie ma takiej techniki. No, ta technika jest najlepsza, ta, która jest najbardziej prawdziwa dla tego aktora. Każdy może z różnych technik korzystać. Niektóre techniki nie każą ci tak głęboko zaglądać w swoją wrażliwość, inne wręcz przeciwnie. Mhm. No, ale i to było niesamowite. To jest niesamowite, że ten scenariusz, który przychodzi, to ja bym ciach, wchodzę w to, nie? A później, słuchaj, za 2 miesiące jest kolaudacja odcinków, Rafał. Ale ty to zagrałeś. Ja mówię, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja naprawdę, tak ci mówię, że to, co się taki u nas w życiu przydarza, to jest taka, tak jak i Duch Święty, to się mówi, że to jest przypadek, nie? Takie drugie imię. Tak mówi się. No. To dokładnie, ale ja tak sobie myślę, kurczę, doświadczyłeś mnie tak mocno, tak przesiedziałem, nie przespałem kilkanaście nocy przez te moje doświadczenia. Mhm. Ale później no, biorę, idę na plan i mówię, no nawet to było warto, bo dzisiaj to, co robię, daje mi ogromną satysfakcję. A jeszcze w tym czasie... Miałem też takie, bo mamy takie spadki, no nie? Takie gorsze dni, chwile, że praca nie przynosi nam satysfakcji. Jesteśmy najpierw na szczycie, później musimy spać, żeby znowu się wspiąć i znowu czuć tą satysfakcję. I to ja byłem na dole. Mhm. No i wtedy dostaję słowo od takiej Bożej dziewczyny. Mhm. Słuchaj, mam dla ciebie słowo, ja cię modliłam. Przyszło mi takie słowo. Jezus lubi, jak grasz. A ja wtedy byłem w próbach do nowego spektaklu. Ty wiesz, jak mnie to zbudowało? Ja od tam następnego dnia tak poszedłem, z taką energią, z taką głową pełną pewną budowania tych scen. To było niesamowite. Takie proste słowa. Jezus lubi to, co robisz. Mhm. Powołał cię do tego i on to lubi. Uwierz w siebie. Nie? Lubi twoje życie. Lubi twoje życie. To jest właśnie... To jest, dobrze jest tak czasem pomyśleć, nie? Bo mówimy, Pan Bóg nas kocha, wiemy to, ale że też lubi, nie? Że jakby patrzy na mnie i ma taką sympatię. Kurde, fajny chłop, fajna kobieta, fajnie walczy, fajne rzeczy robi. Tak. I też nauczyłem się jednego. Każdy jest powołany do czegoś innego. Ja już przestaję patrzeć na życie innych ludzi. Ja mogę brać od nich inspiracje, ale ja nie chcę być w ich butach. Jak ja bym miał być w butach każdego, to nie byłbym w swoich, nie? Dzisiaj jest taka pułapka tych młodych ludzi, że oni patrzą na te profile. Ta na wakacja na Malej Dymach, a ta w Wietnamie. O, to ja bym chciał być i tu. I w ogóle jutro tu, a pojutrze tam. Nie? I ten człowiek robi to. No i mamy tych informacji, tego wszystkiego, to się kumuluje w nas. I tacy się wydajemy mani w tym wszystkim, bo nam się wydaje, że wszyscy dookoła robią dużo więcej niż my. A to nieprawda. To jest tylko jakby takie wyobrażenie, które przychodzi do nas. Często, żeby nas zamknąć. Mhm. No i też to, co widzimy choćby na Insta, to też często jest jakaś kreacja, nie? Która nie zawsze mówi o rzeczywistości. Oczywiście, no pewnie. Ja bym też nigdy nie powiedział, że ty miałeś depresję. No, ale jak mi to powiedziałeś, no to rzeczywiście, jak sobie o tym pomyślałem, no to te treści, które udostępniasz, to one muszą właśnie wychodzić z pewnych przeżyć. Bardzo wychodzą. Z pewnych emocji. Mhm.
No i tak jest, rzeczywiście. No. To właśnie też fajną rzecz poruszyłeś, bo ja też kiedyś w swoim kapłaństwie wpadłem w taką pułapkę, że jak zacząłem poświęceniach, nie, że ja będę po prostu jak Szóstak, nie, ja będę jak, nie wiem, kiedyś Błaszkiewicz był taki jezuita, on odszedł z kapłaństwa, ja będę jak on, nie. I kompletnie mi nie wychodziło, nie, czułem się jakbym właśnie chodził w innych butach. I w końcu Pan Bóg mnie tak przeorał, czy pewne rzeczy mnie przeorały. I nagle odkryłem, że ja mam być sobą. Ja mam być Krzychem, który ma taką, a nie inną historię. I w tej historii Pan Bóg przecież działa i mam się tym dzielić. I pykło. No, nie? Jakby wiesz, zobacz. Poszło, nie? Nie. I ile teraz masz satysfakcji? Mam. No. Mam duże radości. No. Do mnie też. A ja w ogóle muszę ci powiedzieć jedno. Do mnie, tak patrzę na swoje życie, i w ogóle na to, u mnie głównym elementem budowania całego mojego życia były relacje. Od najmłodszych lat ja poszukiwałem relacji z drugim człowiekiem. I dlatego uwielbiam sporty drużynowe. Byłem właśnie w zespole tanecznym, tam w grupie ludzi. Wyjeżdżaliśmy, trenowaliśmy razem, zdobywaliśmy razem medale, czyli mieliśmy razem wyzwania. Później, jak przyszedłem do Warszawy na studia, no to skończyłem swoją karierę taneczną, to znalazłem reprezentację artystów polskich. To też jest sport drużynowy, więc wyjazdy wspólne, no oprócz balowania, ale też wspólne sportowe ambicje, wyzwania, Mistrzostwa Świata. Jedziemy, walczymy, wspieramy się na boisku, poza nim. No to jest to. Nawet różaniec, który mam. Ma na szyi, tak nie widzicie, ale ozłamał właśnie... Ozłamał się. Ozłamał się. Jejku. Niesamowite. Ale masz różaniec na szyi. To mam. Ładne. To też jest różaniec, który ja wymyśliłem. Dziewczyny z Bigut go stworzyły. I ja mówię, dobra, nie, no to nie, to nie. To... Tak powiedziałem im, żeby mi się marzył taki różaniec, one później go stworzyły i go włożyły do swojej kolekcji. A ja mówię, nie, to nie dla mnie, nie. I jedno mi wysyłają prototyp i cały opis tego. To się nazywa, różaniec jest fader i one mi piszą, i ja czytam, różaniec powstał z relacji, dla relacji, kilka fragmentów z Pisma Świętego, to już miałem tu odpowiedź. Miałem w ogóle odpowiedź. Ale że on się złamał. Dziwne. Tak, w relacjach, relacje mogą się złamać, ale można je zawsze naprawić. To prawda, ale wiesz dlaczego? No. Ja myślałem, że tylko dzisiaj ci go oddam. Bo mam jedyny, miałem w domu, ale już poprzedni oddałem. Myślałem, że ci go oddam. Widzisz? On miał zostać u mnie. No. Miał zostać u mnie. No, to ci wyślę. Wyślę ci nowy. Wyślę ci nowy. Ja myślę, że my się jeszcze spotkamy kiedyś. Tak, no na pewno. Albo jak się spotkamy. Dokładnie. Dla mnie relacje też są ważne, ci powiem. I w ogóle w kościele się tego uczę, jak bardzo ważne jest, żeby w kościele tworzyć relacje. Ale ja mam wrażenie, że dzisiaj kościół jest tak otwarty na relacje. Jest, bardziej niż kiedyś, nie? Ja, jak znałem kiedyś kościół, ale może to było z moich wyobrażeń, bo ja teraz dzisiaj do tego kościoła wszedłem głębiej. Wszedłem przez wspólnotę, wszedłem poprzez różne inne wydarzenia duchowe. Dzisiaj kościół w ogóle jest... To jest niesamowite. Bo ja dzisiaj kościół postrzegam bardzo otwarty. Kościół, który buduje relacje. Już księża też inaczej z ambony mówią. Tak. Ale kościół, który jest przepełniony miłością, to znaczy ja taki znam, jak wszedłem głębiej, bo dzisiaj jest zarzucany dzisiaj taki, że tak nie ma. Ale jeśli my go nie znamy, jeśli my go nie poznamy od wewnątrz, no to możemy tak sądzić. Dzisiaj jest kościół, który masz przewodników duchowych. Jest multum wydarzeń, które bazują na takiej, na psychologii, na sztuce budowania relacji. Masz to dzisiaj w kościele po prostu na wyciągnięcie ręki. Wydarzenia, które gdzieś tam indziej kosztują po kilkanaście tysięcy złotych, ty w kościele masz za 200-300 złotych albo za free. No. Masz wydarzenia, konferencje, gdzie przychodzą ludzie po psychologii, po tym oczywiście wierzący. Jeszcze lepiej, bo opierają to na relacji z Bogiem, i dodatkowo ładują ci multum rzeczy, po prostu takich, po prostu wiedzy, którą masz. Tak, to jest niesamowite.
Ja dzisiaj tak postrzegam Kościół, naprawdę też. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem cię zapytać, jak ci jest w Kościele? Bardzo widzę, że dobrze. Bardzo dobrze, jestem zachwycony. Dzisiaj jestem zachwycony, kiedy tylko chcemy. To w Kościele naprawdę jest tyle wydarzeń, tyle pięknych inicjatyw, które potrafią zbudować człowieka od każdej strony, od tej duchowej, ale od tej ludzkiej, że to jest piękne, po prostu to jest piękne. A jak spotykasz się z kimś, bez względu czy tam na tym poziomie przyjacielskim albo zawodowym, kto właśnie zna tylko tę negatywną, ma negatywne doświadczenie z Kościołem i mówi, że Kościół to, tamto, księża to, siamto. Mhm. No bo to jest, jest taka narracja, nie? Że Kościół to jest jedna wielka banda głupków. No jest, jest. Co mówisz? Co im mówisz? Ja mówię im wtedy, że ja znam inny Kościół. Ja mówię ich o... Jakoś nie wchodzę z nimi w jakąś głęboką polemikę. Ja po prostu mówię im o swoim doświadczeniu. O tym, jak ja postrzegam Kościół i gdzie ja jestem w tym Kościele. Mhm. No i będę im świadczył tylko swoim życiem, bo ktoś może mi zaświadczyć zupełnie innym obrazem Kościoła, którego ja nie znam, a który on poznał. Ja będę świadczył to, co ja poznałem. No i tak się staram. Tak się staram. No to jest moja droga. Nie mają cię za dziwaka w teatrze albo na planie filmowym? Nie, zupełnie nie. No to też jest tak, że nie w każdej przestrzeni wejdziemy w tą polemikę. Czasami jest tak, że już wiesz, że to nie jest przestrzeń do tego, żeby teraz dyskutować. Nie ma sensu. Ale a propos właśnie tej sztuki, którą teraz gramy, a której premierę mieliśmy w grudniu. No to wiadomo, kiedy wychodzisz, jest premiera, bo wychodzisz na pierwszy, drugi spektakl, no to masz pełne gacie. Bo wychodzisz i nie wiesz, co się wydarzy, nie? Nie masz jeszcze tego wszystkiego poukładanego tak, jakbyś chciał. A wszyscy myślą, że aktorzy tak wychodzą lekko i wszystko. Nawet przy 10 wychodzisz i jesteś zestresowany, już masz pełną emocji. No ale przy pierwszym albo przy premierze, kiedy wiesz, że to jest, wiesz, ważny dzień, no to masz dużo emocji. I teraz tak, no nie wszyscy tam są wierzący, a na pewno nie wszyscy praktykujący. No, ale każdy ma pełne gacie. No i wtedy... No i tak powiem o sytuacji, która była. No dobra, to ja zaczynam się modlić. Wysyłam swojego anioła stróża, żeby był zawsze krok przede mną na tej scenie. No ale już jesteśmy wszyscy za kulisami, już jest zaraz wyjście. No to biorę też inny, chodźcie tutaj do kółeczka. No i zaczynam się z nimi modlić. I nawet ci niewierzący, oni się modlą. Później dziękują za to. Jeden mówi, ale to było mocne, dziękuję. Nie? Ja mówię tak, niech twój anioł stróż i mój anioł stróż będzie przed nami o ten jeden krok, żeby na tej scenie, wiesz, dać siebie wszystko. Bo Jezus uwielbia, jak gramy, uwielbia to, co robimy. Wow. No i to jest świadectwo moje, takie dla nich. I konkretna ewangelizacja. No nie wiem, czy oni coś z tego wezmą, czy nie. A to... Ale to już zostawiam. Robisz swoje. Ja robię swoje, to już zostawiam. Ja robię swoje. I tam nawet niewierzący, jak ktoś by nie chciał, to by odszedł. I też szanuję. Oczywiście, każdy ma swoją przestrzeń skupienia, swoje... Duża grupa tam była. Wszyscy. Prawie. Podwójka, która już leżała na scenie, bo zaczyna się tak sztuka, że dwójka musi być wcześniej. Powiedziałeś coś bardzo ważnego. To jest w ogóle bardzo palotyńskie to, co ty mówisz. Żeby głosić Ewangelię wszędzie i tak, jak potrafimy. I to jest chyba potrzebne, nie? Żeby dzisiaj ludzie, świeccy też, żeby każdy, czy ma sutannę, piuskę, czy ma krawat, żeby każdy z nas po prostu głosił Jezusa, nie? Dzielił się Jezusem, na ile potrafi. To nie jest proste, powiem ci, że... No nie jest. Ja też tak jak rozmawialiśmy, trochę liczyłem, że może to dzisiejsze spotkanie się nie odbędzie, bo co ja takiego ciekawego będę mógł ci powiedzieć? Zawsze tam mamy z tyłu głowy, czy jesteśmy na tyle interesujący, żeby mówić. Nie? Ale później przychodzą do mnie słowa. No. Wiesz, w piśmie czytam przez kogoś innego, czy nagle też słucham modlitwy w drodze codziennie. O, ja no i przychodzą, do mnie słowa. Nie. Rafał szuka notatek. Mam notatki. Konkretne notatki. Tak, przychodzą do mnie słowa. Zaraz. Fajnie, że w ogóle prowadzisz taki dziennik, to super. I no, słowa takie. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.
No i dostajesz takie słowa, mówię, dobra, no może nie będę najmądrzejszy, ale chociaż jedna osoba przez nasze spotkanie weźmie Pismo Święte albo pójdzie na jakieś wydarzenie duchowe, które zbliży ją do Jezusa, to już wystarczy. Wtedy robota zrobiona, nie? To już wystarczy. No to jak ci... Wiesz, i bardzo często, no, i bardzo często, jeśli sobie uświadomimy, że Duch Święty, Jezus i Słowo przychodzi do nas w różnych okolicznościach i potrafimy je wyłapać, bo często też my nie chcemy tego wyłapać. My te natchnienia odrzucamy. Uciekamy. My tych natchnień nie bierzemy do siebie, albo po prostu nie gdzieś tam przyjdą i puszczamy. Ja wielokrotnie takie puszczałem. Ale teraz już zacząłem rozpoznawać te natchnienia, że jak one przychodzą, to żeby za nimi iść. Powiem ci, że Jezus robisz często, to dobrze. Jezus często tak do mnie przychodzi. Ja przez natchnienia tak, w sensie? Przez natchnienia, ale też przez innych ludzi, też przez słowo. Nic mi się przez rok nie śniło. Kolega dał mi... kolega mi powiedział o tym, że on jedzie ze swoją wspólnotą na takie na weekend i tam będą rozmawiać o proroctwach snów. Co przez sny? Interpretacje snów i innych rzeczy. Mówię, dobra, tam, ale mi się nic nie śni. Po co ja tam pojadę? Ale później tak siedzę, mówię, dobra, modlę się. Jezu, jeśli chcesz, żebym tam pojechał, to musi mi się coś przyśnić. No i co? Budzę się rano. No przyśniło mi się coś. Nawet już nie pamiętałem, co mi się dokładnie przyśniło. Ale w tym śnie dostałem słowa. Tylko pamiętaj, że ci się coś przyśniło. Mówię, dobra, jadę tam. Z tym nie pogadasz, już mogę słyszeć. Nie pogadasz, no pamiętaj, że coś ci się przyśniło, no nie? No to co? No to muszę tam być. Pojechałem, okazało się, że tak o tych snach to było niewiele, ale było właśnie więcej o proroctwach. No i na tym spotkaniu jedna grupa zamknęła oczy, my podeszliśmy do osób, oni mieli nam dać jakieś słowo. No i chłopak, który nie wiedział, kto stoi naprzeciwko niego, modlił się i dał mi takie słowo drzewo. No, że siedzisz pod drzewem. Ja mówię, no dobra, okej. I zostawimy z tym. I wieczorem były też modlitwy i trzech liderów wyszło i miało mieć i też mieli mieć jakieś słowo prorocze dla ludzi. A nie tak patrzę. A myślałem, że ktoś nie. Dla wybranych ludzi z sali. No i Wojtek idzie w moją stronę, ale mówi słowa do chłopaka, który stoi obok mnie. Jakiegoś, którego nie znałem. Słuchaj, zaprasza go tam na środek i mówi, słuchaj, mam dla ciebie takie słowo z Ewangelii. O drzewie, jak Natanael siedział pod drzewem figowym. Ja sobie myślę, Wojtuś, ty byś to do mnie podszedł, to byś trafił, nie? A tak? No to nie trafiłeś, do sorki, bo ja na rano dostałem o drzewie, jak siedzę pod drzewem, a ty teraz mówisz fragment Ewangelii o Natanael, jak siedział pod drzewem figowym. Ale ja stoję i nie daje mi to spokoju. On mu tam mówi jakieś te słowa prorocze, a mi to nie daje spokoju. I otwieram Pismo Święte, mówię ten fragment o Natanaelu, szybko na komórce sobie sprawdziłem, który to fragment. No i czytam ten cały fragment i łzy mi zaczynają lecieć. O. Bo ten fragment jest taki... Może nie będę go teraz czytał, tylko przytoczę końcówkę. Jak Jezus się zbliża... Nie, Natanael z Filipem się zbliżają do Jezusa. On mówi, Natanaelu, widziałem cię, zanim tu przyszedłeś pod drzewem figowym. A on mówi, rabbi, a ty coś, no tak mniej więcej. Skąd mnie znasz? Skąd mnie znasz? No, skąd mnie znasz? To ty jesteś wybranym, ty jesteś synem. A on mówi, uwierzyłeś tylko dlatego, że ci powiedziałem, że widziałem cię pod drzewem figowym. I wiesz, i mnie zamurowało, bo wiedziałem, że po prostu te słowa są do mnie, że jakbym uwierzył tylko w to, co się tutaj dzieje, jakby wiesz, Wojtek mi powiedział, że mnie widział pod drzewem figowym. I dalej mówi, pokażę, zobaczysz jeszcze więcej niż to. No i to są takie, wiesz, takie przepiękne historie, które przychodzą w słowie. Niektórzy mogą to nazwać przypadkiem, ale ja już dzisiaj nie nazywam tego przypadkiem.
Za dużo tych przypadków. Tak, za dużo tych przypadków by było. Mhm. Patrz, chciałem coś ponurego powiedzieć, mi wyleciało jako taka puenta, kurde. Tak? Tak, ale tak się zamyśliłem. Po prostu warto. Warto po prostu szukać Boga w swoim życiu i być otwartym na znaki, które daje. A, to na pewno. Bo znaków przychodzi dużo. Mhm. Jezus cały czas się o nas upomina w różnych sytuacjach. Ale też nam daje wolną wolę. Daje. No, i ta wolna wola już należy do nas. Czy my pójdziemy za tymi natchnieniami, za nim, czy nie? Może komuś, kto tego słuchał, też jakieś natchnienie przyszło? Może. Może do czegoś Jezus go zaprasza przez te nasze tutaj pogaduszki? No, może. Może. No myślę, że powoli lądujemy, chyba, że masz jeszcze coś powiedzieć do notatek. Nie, tak, wziąłem sobie karteczkę, którą mi córcia narysowała, serduszka, ale to na tej kartce napisałem też kilka rzeczy kiedyś. Mhm. O, i na przykład jednym z tych natchnień, które napisałem, albo które od kogoś zabrałem, to jest: największym pragnieniem każdego człowieka jest wolność. I moim największym pragnieniem jest wolność, ale to jest właśnie taka wolność, która... Ja w tym słowie mam takie coś, że ja nie jestem przywiązany do niczego. Mhm. Ani do sukcesów, ani do pracy, ani do dnia jutrzejszego. Jestem po prostu wolnym człowiekiem. No i tą wolność taką absolutną, no, daje mi... Znaczy, jeszcze jej nie mam. Jeszcze jej właśnie poszukuję. To jest ta cały czas kropla, która drąży skałę. A chciałbym ją odnaleźć. Ale wiem, że to jest jedyna droga z Jezusem, którą mogę odnaleźć. Ponieważ świadczy o tym wiele świadectw ludzi. Mhm. I tylko w ich świadectwach tej wolności się doszukałem. W tej duchowości, tej głębokiej wierze. Myślę, że w ogóle przesłanie Jezusa, nasza wiara, zdrowa wiara, tak właśnie prowadzi do wolności. Jej wykrzywienia prowadzą do różnych dziwactw. Tak. Ale tak naprawdę to, co Jezus mówił, to... Tak. Przez miłość do tej wolności. Przez absolutną miłość. No, żebyśmy tak oddychali pełną piersią w życiu, nie byli przytłoczeni różnymi naszymi historiami. No. Albo jakimiś ranami. O, coś jeszcze widzę tam się... No, mam tego dużo. Cierpliwość, wytrwałość, wolność. O co dzisiaj chciałbyś zapytać Jezusa? No, bo często nie zadajemy też Mu pytań. Tak, no, nie zadajemy Mu pytań, jak chcemy, żeby... Jak On nas widzi, do czego On nas powołał. Czasami błądzimy w tych naszych powołaniach. To jest zabawne, że to mówisz, ale to akurat jest pytanie, które ja Mu zadawałem przez ostatnie dni. Jakby, do czego mnie jeszcze powołujesz, nie? Że mi nie wystarcza to, że jestem księdzem, że robię dobre rzeczy, że chcę więcej, chcę jeszcze coś, nie? Mhm. I właśnie zadaję Jezusowi pytanie. Gdzie mam pójść, żeby doznać takiej właśnie wolności, o której też Ty mówisz, żebym poczuł, że już jeszcze bardziej, nie, wejść w propozycję, którą mi dajesz? No to ja takie pytanie zadaję w ostatnich dniach Jezusowi. O, no widzisz. Jakoś to zagrało. Czyli otworzyły się nowe pragnienia w Tobie. Tak, tak. No. Tak, po różnych zmaganiach z jakąś znowu ciemnością. No. Mam wrażenie, że wchodzę w teraz takie właśnie krainę nowych możliwości, ale nie mam kompletnie w którą stronę iść. Nie wiem, w którą stronę pójść. Ale jest mi z tym dobrze. No dokładnie, to znaczy, że jest ten jeszcze czas cierpliwości, który jest, nie? Tak. Który musimy sobie też dać. Że bez spiny, nie muszę się spinać. Dokładnie, bo czasami przychodzą takie rzeczy niesamowite. To wielu ludzi mi powiedziało, którzy otworzyli się na drogę z Jezusem, że nagle ich życie, oni dostali natchnienia na takie rzeczy, których nigdy by po sobie się nie spodziewali. Nagle ktoś, kto jest zamknięty, ktoś, kto nie potrafi jakby wziąć mikrofonu, on po 2 latach jest mówcą, którego słucha setki ludzi. No. To niesamowite to jest. No. To jest niesamowite. No. No ja bym też nigdy nie pomyślał, jak z 20 lat temu leżałem cały połamany w moim pokoiku na wsi, że będę mówił też do setek ludzi, że będę tutaj z gościem sobie jak miłość gadał sobie przy kawce o Jezusie. No, Jezus ma cudowne pomysły. Tylko trzeba zaufać, nie? Trzeba wejść w to. To prawda. Wejść w te relacje. Mhm. Kurde, ja czuję, że moglibyśmy naprawdę jeszcze długo gadać. Nie wiem, ale 30 minut, a już jest 34.
To tylko świadczy o tym, że nam się dobrze gada i że dobre rzeczy się tu dzieją. No mam nadzieję, że też dobrze będzie się tego słuchać. Też mam nadzieję. Mam nadzieję, że wam słuchacze nie przeszkadzają odgłosy kawiarniano, jazzowe, które gdzieś tam słychać, ale mam poczucie, że to jest dobra rozmowa i dziękuję ci za to, że chciałeś, żeś nie uciekł. To nie? No właśnie, no. Czasami uciekamy. Czasami uciekamy. Ja też przez lata uciekałem. Od wielu rzeczy. No, ale chyba czas przestać uciekać. Przestać uciekać i żyć tym, co jest tu i teraz po prostu. No, to prawda. To jest jeszcze inna rzecz taka, że my często jakby kreujemy naszą przyszłość. Próbujemy tak daleko sięgnąć naszymi myślami, co to będzie, jak będzie, że zapominamy o tym dniu dzisiejszym. Ja też mam taką przypadłość. Mhm. I co wtedy napawa nas jakimś takim niepotrzebnym strachem, lękiem, nie? No, a to może zupełnie inaczej wyglądać. Myślałem sobie, że... A mam jeszcze coś dla ciebie. A. Właśnie. Mam to już ciebie... zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No, a no. Ja mam dla ciebie Alicję Lęczewską. Jeśli ktoś jej nie zna, to polecam. Mhm. To są dzienniki. Dziennik duchowy Alicji. Proszę, dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Znasz, czy nie? Znam, nie czytałem, ale znam. No to słuchaj. Ciągle gdzieś tam sobie mówiłem, kiedyś se kupię, kiedyś se... No to zobacz, to widzisz? To jest to natchnienie może, które do ciebie miało przyjść. Oby. Ojej. Żebyś się otworzył jeszcze na coś więcej. Co się to nam wydarzy? Słuchaj, nie wiem, co się wydarzy, ale czytając i słuchając jej, naprawdę jest tam wiele głębokich rzeczy. Ty, więc słuchaj, na końcu. Wszystkim polecam. Patrz, co tu jest napisane. W ogóle no, jakiś... dawaj. Jezus, nie? Do Lęczewskiej. To jest na okładce. Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości, maksymalnie optymalną. No tak. Zajebiste. Świetne. To widzisz? Ale tak nie wiedziałem, czy to ci dać, czy coś innego. A cieszę się. Nie no, Pan Bóg do mnie przyszedł i tydzień temu, żeśmy gadali przez ciebie. A jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. Taką dajesz. Relacyjną. Dajesz. Mogę powiedzieć? Jak najbardziej. No. Relacje to jest mój ulubiony temat. Także... No właśnie, to jeszcze jedna rzecz, która jest, która może tutaj kogoś pokrzepić, ale ktoś, kto jest na jakimś takim zakręcie, na jakim ja byłem i później przyszła mi taka grafika świętej Benedykty od Krzyża a propos miłości. To też na ostatnim spotkaniu ci mówiłem, ale mam poczucie, że muszę to powiedzieć. Dajesz. Wszystko, co jest miłością, a pozbawione jest prawdy i wszystko, co jest prawdą, a pozbawione jest miłości, jest fałszem. Cudowne. To trochę inaczej było, ja to przerobiłem trochę pod siebie, ale to taki oddźwięk. Więc jeszcze to na zakończenie chciałem powiedzieć. Też to wtedy sobie zapisałem, pamiętam. Też to było super. Mhm. Czyli co, możemy zachęcić po prostu ludzi, żeby nie bali się prawdy, nie bali się walczyć o siebie, szli... Nie, i też, żeby odnaleźli Kościół, taki głęboki, taki naprawdę głęboki, nie powierzchowny, który czasami mamy, jest nam serwowany i mamy w naszych jakichś takich wyobrażeniach. Zmienić Kościół, zmienić parafię, po prostu szukać tam, gdzie jest życie. Nie szukać, życie. Szukać, po prostu szukać. No. Nie, on i tak później wróci do tej swojej parafii, bo ma najbliżej. On wtedy w mszy świętej, w Eucharystii odnajdzie zupełnie coś innego, ale najpierw musi odnaleźć głębię w sobie. Tak. I wtedy już inaczej spojrzy na te modlące się... Babki? Tak. No. Mohorowe berety, jak mówią, zupełnie inaczej. Przynajmniej ja na to inaczej, bo ja pewnie za kilkadziesiąt, nie wiem za ile lat, ale też będę tej głębi, którą one dzisiaj mogą mieć, poszukiwał. Mhm. Z osobistej relacji. Mhm. To tego ci życzę, żebyś coraz bardziej odnajdywał Jezusa i... Coraz bardziej wypływał na głębie. A dziękuję. A jak czasem się będziesz topił, to żeby cię Jezus ratował na tej głębi. Tak. No. Dzięki ci, Rafał, za tę fascynującą rozmowę. Świetna, naprawdę. Cieszę się. Dziękuję, że ci się podobała. Kochani, którzy tego słuchacie, dajcie znać. Też tam napiszcie do mnie albo do Rafała na Instagramie. Co myślicie, co was ta rozmowa zrobiła? Dobra, wyślij mi tylko te najlepsze komentarze, dobra? Nie, dobra. Żartuję. Przyjmuję wszystko. Nawet hejty, jak coś, to przyjmiemy dla klatę. Tak, dokładnie. Dzięki ci. Dziękuję. Życzę ci, żeby Jezus prowadził cię drogą dopasowaną do twoich możliwości. I wzajemnie. Dzięki ci bardzo.
Amen. Amen.